Hej, czołem. Słuchajcie, po ostatnim filmie, w którym przedstawiłem Wam punkt widzenia policjanta z Warszawy odnośnie protestów rolników i tego, co się tam działo, tych wszystkich prowokacji, no wylała się na mnie duża fala hejtu, ale nie tylko hejtu, też takiej nieprzychylności, bo wiadomo, niektóre komentarze są nie tylko hejterskie, ale po prostu nieprzychylne, jakieś tam ktoś wyraża swoje zdanie, oczywiście ja to szanuję, ale bardzo dużo hejtu się wylało w związku z tym, że bronię policję. I dalej będę bronił policję. Dalej będę bronił polskich policjantów, oczywiście. Mimo tego wszystkiego, że komuś się to nie podoba, że ja stanąłem, znaczy nie stanąłem w obronie policjantów, bo oczywiście są patusy w polskiej policji, są milicjanci w polskiej policji, z którymi trzeba walczyć, ale też pokazałem, że to nie jest tylko wina policji, te prowokacje na protestach rolników. To nie jest tylko wina policji, to jest wina również innych środowisk, innych opcji politycznych, można tak powiedzieć, generalnie wina polityków. Ale wśród policjantów oczywiście też zdarzali się prowokatorzy, ale też prowokowano policję. Prowokatorzy, którzy zostali opłaceni, albo być może jacyś tam wyznawcy pewnych partii, zresztą wszystkich partii tak na dobrą sprawę, bo powinniśmy tutaj przede wszystkim postawić jasną granicę, gdzie jesteśmy my Polacy, gdzie jest Polska, a gdzie są politycy. Ponieważ nie powinniśmy się dzielić ze względów na to, że ja jestem z PiSu, ty jesteś od Tuska, ty jesteś od Kotłowni, czy tam Hołowni, ty jesteś od kogoś tam innego, jakiegoś Konfederaty, Mencena i tak dalej, i tak dalej. Nie powinniśmy tak się dzielić. Powinniśmy jasno postawić granicę, gdzie jesteśmy my, Polacy, a gdzie są politycy. Bo polityk nie jest naszym przyjacielem. Politycy są naszymi wrogami. Oni nam dopieprzają ciągle nowych podatków i ciągle nowych zielonych wałów. Pozwalają politycy na to, żeby ten syf cały wjeżdżał z Ukrainy do Polski. No i policja w tym bierze udział, a ja będę bronił policjantów. Przepraszam, polityków oczywiście nie będę bronił. Ale policjantów będę nadal bronił. Bo wiem, bo znam policjantów i wśród policjantów oczywiście są milicjanci i apeluję do policjantów, żeby zrobili z tym porządek w swoim już zakresie, ale nie tylko o to chodzi, wiecie, będę bronił w ogóle polskiego munduru, nie? Policyjny, polski mundur, policjant, patriota, policjantom też zależy, też policjanci, słuchajcie, policjantom zależy, żeby było dobrze w Polsce. Policjanci to też Polacy. Oni mają takie same poglądy jak rolnicy. Są za tym, żeby rolnicy walczyli właśnie o to wszystko, o co walczymy nadal. Im też na tym zależy. Fakt, zdarzają się jakieś tam sprzedajne, i tutaj sobie wpiszcie wasze ulubione słowo, sprzedajne X wśród policjantów, którzy działają gdzieś tam na zlecenie, albo emerytowani policjanci, albo inne osoby, które gdzieś tam pracowały w służbach i teraz i znają zasady działania policji i zostają opłacani przez polityków, przez tuskistów, przez pisowców, bo politycy chcą zgarniać na tych protestach swoją chwałę jakoś i tak dalej. Także będę bronił polskiego munduru, będę bronił munduru żołnierza polskiego, będę bronił munduru policjanta, mimo że wśród policjantów są milicjanci, a wśród żołnierzy są oczywiście puste trepy zalane betonem. Niestety. Trzeba sobie z tym jakoś radzić i z tym walczyć. I słuchajcie, ja byłem na protestach i naprawdę ci policjanci, można z nimi normalnie rozmawiać. To są normalni ludzie. Ale niestety w Warszawie była ustawka polityczna. Przynajmniej ja to tak oceniam, że to była polityczna ustawka, bo politykom o to chodziło, żeby tak to zrobić. Także standardem na tych protestach, tych mniejszych, organizowanych gdzieś tam w Polsce, standardem jest normalna, przyjazna, pokojowa atmosfera, normalna rozmowa z policjantami. A to, co zdarzyło się w Warszawie, to jest po prostu margines. To jest margines.
I nie można potępiać policjantów i zrzucać na nich całą winę. Przede wszystkim wina jest polityków. Dalej, chcecie, dawajcie łapy w dół, ja się z tego nie wycofam. Dalej będę bronił, bo wierzę w to, że wśród normalnych policjantów są Polacy. Oczywiście, są też patole, są patusy, są ludzie, którzy są opłacani, są prowokatorzy, ale to jest margines. I z tym marginesem przede wszystkim trzeba walczyć. Milicjanci, którzy uczestniczyli w tych protestach, powinni zostać rozliczeni, ale również powinno się zacząć wymagać od polityków wyłapywania prowokatorów i nie grzywna. Upublicznić dane, kto jest prowokatorem. Kto założył sobie buty policyjne? Słuchajcie, argument nietrafiony według mnie, że mieli buty policyjne. Przecież te buty to można sobie kupić. Albo na przykład byli policjanci, albo byli funkcjonariusze różnych służb. Kupują te buty, bo są wygodne. I to byli prowokatorzy, niekoniecznie policjanci. Nie można mówić też w tym kierunku. Być może rzeczywiście tam trafił się policjant. Ale trzeba mieć to na uwadze, że również nie tylko policja. Dalej, słuchajcie, odezwała się też Konfederacja. Ja powiedziałem na tym materiale, że pan Mentzen i pan Braun poszli na te protesty po prostu zbijać swój polityczny... No, żeby zyskali politycznie na tych protestach. Specjalnie, ojejku, tutaj jesteśmy z rolnikami, klepiemy się po dupkach, dostałem gazem od policjantów, o jacyś policjanci źli i tak dalej. Moja opinia jest taka, że rzeczywiście poszli tam zbijać kapitał polityczny. Taka jest moja opinia, trudno. Wasza opinia może być inna, szanuję to. Oczywiście. Ja, wiecie co, miałem takie dosyć dobre podejście do Konfederacji, ale dużo stracili. Bo mają takich ratlerków, nie? Takich ratlerków, co gdzieś tam szczekają, hejtują i tak dalej. No teraz o co tu chodzi? To co, nie można potępić... Ja mówię, gdzieś tam w jakimś... generalnie popierałem Konfederację, te ich postulaty, to ich działanie. Ale absolutnie nie popieram tego, jak się zachowują ludzie, zwolennicy, znaczy to nie są zwolennicy, to są wyznawcy. Okazuje się, że Konfederacja też ma swoich wyznawców. A co, nie mogę tego powiedzieć? Zhejtujecie mnie znowu? Trudno, hejtujcie mnie. Ale powiem szczerze tak, że lubię pana Mentzena, ale opinia moja jest taka, że rzeczywiście poszedł tam zbijać kapitał polityczny i mu się to udało. Oczywiście jakieś tam miałem... sympatyzowałem z Konfederacją, ale dużo stracili. I przez takie akcje, że jest zakaz mówienia źle o Konfederacji, wara od Konfederacji, jesteśmy wyznawcami Konfederacji. No przecież to nie jest dobre, tak mi się wydaje w mojej ocenie, nie? Że to nie jest dobre dla tej partii, że mają takich wyznawców, którzy w ten sposób podchodzą do ludzi, którzy gdzieś tam, tak jak ja powiedziałem, że mi się to nie spodobało, że pan Braun, pan Mentzen tam poszedł, bo ja nie chcę, żeby ten protest Polaków był upolityczniony przez żadną partię. A gdzieś tam pan Mentzen, pan Braun próbuje zbijać, w mojej ocenie oczywiście, kapitał polityczny. Ktoś może się nie zgadzać. Ale te ratlerki konfederacyjne szczekają, o jaki ten Powałka już niedobry jest. Już odsubskrybuję. To sobie odsubskrybowujcie. Kochane ratlerki konfederackie. Śmieszni jesteście, naprawdę. Szkoda, że jesteście tak... No i okazuje się, że... Powiem tak. Okazuje się, że Konfederacja również ma swoich wyznawców. Czyli mają standardy pisowskie i tuskowskie. Tak jak tuskiści mają swoich wyznawców, pisowcy, te trzecia odnoga ma swoich wyznawców, tak okazuje się, że Konfederacja też ma swoich wyznawców. Nie można nic powiedzieć źle na Konfederację, bo zostaniesz zakrzyczony. Ojejku, kochany, strasznie. Strasznie mnie to boli. Oj, oj, oj. Sami sobie robicie zły PR takim zachowaniem. Bo nie można nic złego powiedzieć na Mentzena, na Brauna. Nie można ich gdzieś tam
nie zgodzić się z nimi, trzeba się zgadzać, trzeba w nich wierzyć, klękać i się do nich modlić. Tak samo jak do Tuska trzeba się modlić, do Kaczyńskiego trzeba się modlić, Morawieckiego i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje, że Konfederacja ma takie same standardy. Przynajmniej w mojej ocenie dużo straciliście, naprawdę. Gdzieś tam sympatyzowałem z Konfederacją. Ale okazuje się, że macie tych swoich... Trzymajcie naprawdę, tam w Konfederacji jest bardzo dużo inteligentnych ludzi. No, mówię, nawet ja bardzo lubię pana Mentzena, nie? Ogólnie. Ale tych waszych te wasze ratlerki to trzeba trzymać też za pysk. Bo to dobrego PR-u wam nie robią takim czymś. Że Konfederacja jedyna słuszna partia, której trzeba wierzyć, ufać i nie można na nich złego słowa powiedzieć. Dużo straciliście, naprawdę. W ten sposób nie przekonacie do siebie wyborców. W ten sposób wyborcy od was uciekają. Bo uważają was za... Znaczy was, no mówię, to są te ratlerki, te psiaczki, co szczekają, podgryzają. Trzymajcie ich na łańcuchu, krótko. Bo tracicie przez to wyborców, przez takie zachowanie, przez takie komentarze durne. Przez głupie komentarze, tylko pokazujecie, że jesteście rzeczywiście lekko chwiejni. Ale jak mówię, gdzieś tam sympatyzuję generalnie z poglądami Konfederacji. Lubię i pana Brauna, i pana Mentzena. No ale jeżeli poszli zbijać kapitał polityczny, i takie jest moje zdanie, to ja to zdanie wyrażam. Ale nie, nie wolno ci tego mówić. Co by nie zrobili, jest super dobre, pochwalaj. No nie. Nie będę pochwalał wszystkiego. Tak wyborców nie przekonacie do siebie, niestety. Bo to są standardy, mówię, pisowskie. To są standardy tuskowskie, gdzie oni mają swoich wyznawców. Swoje kapliczki. A teraz okazuje się, że Konfederacja też tam ma swoich wyznawców i gdzieś buduje swoje kapliczki. Nie można nic złego powiedzieć. Nie można mieć innego zdania niż Konfederacja. Bo inaczej jesteś od razu zły. Aha! Łahaha, przestraszyłem się. Odsubskrybujcie. Straszne. Dam se radę. Ale taka moja szczera rada, że trzymajcie te ratlerki wyznawców na łańcuchu. To może na tym zyskacie, bo naprawdę według mnie takim szczekaniem, podgryzaniem i hejtem na pewno nie zyskacie. Jestem oczywiście przeciwny jednej rzeczy. Upolitycznieniu protestów. A w momencie, kiedy tam się pojawia Konfederacja, to jest, zaczyna być upolitycznione. Nie chcę, żeby ten protest Polaków, nie tylko rolników, protest Polaków, nie chcę, żeby był zagarnięty przez jakąkolwiek partię, która będzie na tym zbijała kapitał polityczny. To mi się nie podoba. Bo to jest protest Polaków. I tak jak powiedziałem, trzeba granice mieć, gdzie są Polacy, gdzie jest Polska, a gdzie są politycy. Politycy nie są po stronie Polaków. Niestety. Mają swoje interesy. Polityczne interesy mają, a nie polskie. Dlatego trzeba jasną linią odgraniczyć, gdzie jesteśmy my. Nie to, że ja jestem konfederatą, tuskistą, pisowcem. Nie, ja jestem Polakiem. Przede wszystkim jestem Polakiem i mam interesy polskie, a nie interesy polityczne. Także jasna granica. Nie dzielmy się na pisowców i tuskowców, tylko dzielmy się na Polaków i polityków, od których trzeba wymagać, wymuszać na nich to, żeby działali w interesie Polski, bo oni oczywiście nie chcą działać w interesie Polski. Chcą działać w interesie, obecny rząd, załóżmy, chce działać w interesie Brukseli, w interesie Niemców, oczywiście, jak najbardziej, w interesie Ukrainy. Pisowcy też w interesie Ukrainy, w interesie Amerykanów. Dlatego my jako Polacy oczywiście, to nie powinien być strajk rolników, tylko strajk, protest Polaków, którzy chcą wymusić odpowiednie działanie na politykach, bo wybraliśmy ich po to, żeby służyli nam, Polakom, a nie sobie rozbijali kapitał polityczny. Także te protesty, jestem przeciwny upolitycznieniu tych protestów przez żadną partię, nie Konfederacja. Nie, żegnamy polityków, podziękujcie politykom na protestach. Chcecie politycy rozmawiać? Jest gdzie indziej miejsce na to, żeby się klepać po dupkach, a nie miejsce, gdzie jest protest Polaków.
Także nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Ja nie jestem z PiS-u, z Tuskiem, nie jestem Tuskowcem, jakimś konfederatą. Nie jestem z Solidarności od pana Piotra Dudy. Jestem Polakiem. I tak to powinno być. Nie jestem za PiS-em, nie jestem za Tuskiem. Nie jestem za Mentzenem. Jestem za Polską. Ja nie będę działał w interesie Konfederacji. Bo teraz będę ich super popierał, bo zgadzam się z nimi w pewnych kwestiach, ale nie, ja nie będę im robił dobrze. Dlaczego? Ja chcę dobrze dla Polski, a nie dla Konfederacji. Dla tych ratlerków konfederackich. Wyznawców, których no niestety miałem nadzieję, że Konfederacja jest jakaś taka bardziej rozsądna. Że ma... A nie, niestety mają tych wyznawców. Trzymajcie ich na łańcuchu. Trzymajcie ich za pysk. Bo robią wam zły PR. Konfederacja jeszcze nie zdążyła niczego spieprzyć, bo jeszcze nie rządziła. PiS spieprzył, rządził. PSL tak samo. Hołownia rządzi. Już PiS już zdążyli spieprzyć wszystko, nie? Już Hołownia oczywiście nawołuje. Wgnieciemy Putina w ziemię. Hołownia ostatnio nawet powiedział, że swoją żonę na front chyba wyśle. Coś takiego było, nie? Że on nie pojedzie, żonę wyśle. Kurde, coś takiego słyszałem. Źle coś, możliwe, że coś źle przekazałem, tak żeby, ale coś takiego gdzieś po internetach krąży, że tak, jego żona pojedzie bić się z Tuskiem na front. Wyśle żonę na front. Oj, coś, być może coś pokręciłem, nie? Ale oczywiście, słuchajcie. Także absolutnie. Tusk zdążył spieprzyć, PiS zdążył spieprzyć, Hołownię, PSL, SLD i tak dalej, oni wszyscy już zdążyli wszystko spieprzyć. Konfederacja ma ten plus, że jeszcze nie zdążyła czegoś spieprzyć, bo jeszcze nie rządzili. No ale też czasami gdzieś tam, no tak jak tutaj w moim kierunku ze strony Konfederacji, bo ja nie, ja muszę hołubić teraz, tak? Tak jest wasze podejście konfederatów, że muszę teraz kochać Mentzena i Brauna i pochwalać wszystko, co oni robią. No nie. Jestem Polakiem, moje interesy są polskie i mam jasną granicę. Tu jestem ja, Polak, protesty Polaków, nie tylko rolników, to są protesty Polaków. Jest jasna granica między Polakami a politykami, którzy powinni wykonywać polecenia nas. Dla Polski powinni działać, a nie dla siebie. I teraz dajcie 1000 łap w dół, nie? Bo jestem tak, będę bronił polskich policjantów, oczywiście, polskiego munduru. Mimo że tam oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w policji są milicjanci, a w wojsku, wśród żołnierzy są też patusy zalane betonem. Puste trepy. Także dawajcie łapę w dół. Nie no, żartuję, dajcie łapę w górę, nie? Komentarz jakiś taktyczny, napiszcie co o tym wszystkim myślicie. Takie jest moje zdanie, że politycy won od tych protestów. Napiszcie, czy też jesteście tego zdania, że politycy won od tych protestów. Że to są protesty nasze, polskie. I my chcemy wywrzeć na politykach jakąś tam presję, żeby zmienić tą ekopatologię, ten syf wjeżdżający z Ukrainy. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, w linkach pod filmem macie możliwości różnego wsparcia kanału, również sklep z koszulkami, z bluzami, z motywem wojskowym, z motywem patriotycznym. Na dzień dzisiejszy wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.